Dzisiaj są walentynki, a twoją jedyną randką jest ręka? Spokojnie, po tym filmie już się to nie powtórzy. Krok pierwszy. Masz paskudny ryj? Ha! Nie przejmuj się! Krem i puder przecież i tak nie pomogą, sam dobrze o tym wiesz, więc kogo okłamujesz? Z taką ilością tapety będziesz naprawdę piękny. Jednak ładna fryzura to podstawa. Krok drugi. Czas ogolić ten busz i nie robić wstydu już. Aby wyglądać dostojnie, nie ubieraj bluzy do bicia żony. Zwykłego t-shirtu na WF też nie, po prostu sięgnij po elegancki sweterek. Krok czwarty. Zajrzyj do portfela i zapomnij o nim. Krok piąty. Stwórz przebogatą playlistę z różnorakimi utworami. Krok szósty. By mieć o czym z nią pogadać, przeczytaj wiele książek, które mogłyby jej się spodobać. A jest ich w chuj. Zamiast się perfumować, ty się idź po prostu brudasie umyj. To kłamstwo, że kobiety lubią, jak facet ładnie pachnie. Po prostu masz nie jebać. Krok ósmy. Poinformuj rodziców, żeby nie przychodzili do domu. Mamo, mogę być dzisiaj nie wracać do domu? Robię sobie taki męski wieczór. Cześć Dominika, mogę być zostać u koleżanki, bo wiesz, dzisiaj po prostu dziewczyna na nie przychodzi i po prostu, no wiesz, jak wygląda sytuacja. Tato, weź zabierz mamę na jakąś kolację, potem pójdź do hotelu na przykład. Krok dziewiąty. Skoro nie masz hajsu, zgarnij coś od mamy. Krok dziesiąty. Pełen nadziei wyrusz na przygodę i nie przejmuj się. Jak nie wyjdzie, to jest i domek w lesie. Jeżeli ten niesamowicie fantastycznie wymetający odcinek ci się spodobał, nie zapomnij łapce w górze. A tak w ogóle to napadły są moje gołe fotki. Link w opisie.